Hello, hello. Przed Wami recenzja książki Zawsze byłaś moja pani Pauliny Zaletkiej. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Magia Słów, a jej premiera była 21 maj 2024. Słuchajcie, ja gdybym mogła, dałabym tej książce naprawdę tysiąc gwiazdek. Nieważne, że to część trzecia, bo przeprowadzona została tak, że nic więcej mi do szczęścia nie było trzeba. Zawsze rozczulały mnie, wiecie, takie związki, które od początku młodych lat potrafiły dać sobie taką namiastkę szczęścia i nadziei. Ja widziałam wiele par, które nic nie łączyło w młodości, a w wieku dojrzałym naprawdę, no po prostu łączyli się. Według mnie różnica wieku jest tylko liczbą, takim wymysłem starszego pokolenia, które to samo łączyło pary przecież nawet z kilkunastoletnią różnicą wieku. Różnica jedynie polegała na tym, że wtedy robili tak, bo rodzice tak chcieli. A teraz mają prawo decydować o tym, z kim chcą być. Wiecie, w całej książce spodobało mi się tutaj kilka wątków. Ehm, Pierwszy to ten, że dzielenie się z innymi może być przyjemnością. Nieważne, kim się jest, w momencie poznania, choćby przeszłość chadzała za nimi bez przerwy, każdemu daje się czystą kartę, ale z rezerwą. Wiecie, ten moment był tu kluczowy dla ehm, młodej wtedy dziewczyny. Oczywiście mamy też postać mężczyzny, który wiecie, no... Ehm, Uległ tutaj wypadkowi, i powiem Wam, że wiem, że raczej ciężko się po czymś takim podnieść, ale najważniejsze to właśnie dostosować się do nowych wyzdań, wyzwań i okoliczności. Bo wiecie co, życie choćby na wózku nie oznacza przecież jego końca. To tylko taka. Nowa droga, która również może być usłana różami, no bo właśnie taką różą okazała się być tutaj, w tej książce dla niego dziewczyna z początku opowieści. Czytanie o nim, jak takie szczęście, wiecie, rozkwitało między nimi, było naprawdę takim niesamowitym przeżyciem. Nieco przykro się robiło, kiedy ktoś z dawnego czasu bardzo chciał u nich tutaj namieszać, jak widać, los szykował dla nich prawdziwe wyzwanie. Jednak, czy ponownie należy oceniać kogoś z perspektywy dawnych lat? Czy wy też tak patrzycie na to, że kogo znaliście w przeszłości, to och, teraz wyrósł, ciekawe czy jest taki sam. Dajcie mu czystą kartę, zobaczcie, bo ludzie naprawdę się zmieniają, a to jak ktoś był za dziecka, to wiecie co, to jest naprawdę czasami dzień do nocy. Powiem wam, że to jest bardzo emocjonalna lektura, chociaż krótka, to jednak intensywna jak hałwa. Emocje z niej kipiały do samiutkiego końca, niczym rosół, z którego wiecie, ktoś zapomniał wyciągnąć wypływającej piany słodka jak delicje. Czasami cierpka, niczym robaczywa czereśnia, ale piękno towarzyszyło nam do samego końca. Może troszkę ciut przewidywalna z takim większym drukiem i prostym stylem z dodatkiem giełki miodu, baniek mydlanych. Także naprawdę cudowna, cudowna. Ja się w tej książce po prostu zakochałam. Spodobałam się od samego początku do samego końca, więc bardzo, bardzo Wam ją polecam. Cudowna historia. Naprawdę przeczytajcie, lekka, piękna, śliczna i bardzo głęboko zapada w pamięci i w sercu też <gry> Polecam wam serdecznie